W tabeli A działu czwartego należy wprowadzić informacje o masie odpadów zebranych i magazynowanych przez podmiot zbierający według stanu na koniec okresu, którego dotyczy sprawozdanie. Tabela dotyczy wszystkich zebranych i magazynowanych odpadów przez podmiot prowadzący przok, które nie zostały przekazane do dalszego zagospodarowania. Po wejściu w opcję Dodaj pojawia się okno ze szczegółami tabeli. Gdzie należy wprowadzić kod i rodzaj odpadu? Klikamy w pole Kod i rodzaj odpadu. System wyświetli wyszukiwarkę odpadów, z której należy wybrać odpowiedni rodzaj odpadu. Aby dodać odpad z kodem i rodzajem zawierającym symbol X, należy wyszukać właściwy kod i rodzaj odpadu. A następnie zaznaczyć pole wyboru kod X i uzupełnić rodzaj odpadu X. My nie będziemy zaznaczać tego pola. Po wprowadzeniu kodu i rodzaju odpadów należy uzupełnić masę zebranych odpadów komunalnych. Aby dodać kolejny kod i rodzaj odpadu, należy wybrać opcję Dodaj kolejny rekord. Dodamy tu odpady o kodzie 200139. Masa 1 tona. Poniżej informacji o odebranych i magazynowanych odpadach komunalnych znajduje się łączna suma mas zebranych i magazynowanych odpadów komunalnych. Wprowadzone dane należy zaakceptować przyciskiem zapisz